Witam dzisiaj. Krótki poradnik z cyklu lekki tuning samochodu. Samochód prezentowany dzisiaj to Skoda Octavia Mark 1. Tak jak widzicie, tutaj jest jasne obicie wszędzie i ono się potrafi wybrudzić, więc kupiłem te pokrowce. Ponieważ Skoda Octavia posiada model WRS, czyli race, czyli wersja sportowa, taka, która była używana w rajdach WRC, jest troszeczkę inaczej to ten środek zrobiony. U mnie jest ta jasna tapicerka i po prostu no, brudzi się o to wszystkiego. Gdy ktoś wsiądzie, na tym jasnym wszystko po prostu widać i jest te zabrudzenia, więc postanowiłem troszeczkę zmienić i kupiłem taki zestaw firmy Petex z Niemiec do samochodu Skoda Octavia, pokrowce z serii numer 2. Tak, tutaj widzicie na zdjęciu, środek jest tutaj, jest czarny. Oryginalnie Skoda Octavia w wersji WRS ma jasny środek, a zewnętrzne są czarne. A ja zrobiłem troszeczkę inaczej, ponieważ gdy najczęściej siadamy na krześle lub na czymś innym i czasem są tutaj zabrudzenia, najczęściej gdzieś na spodniach, albo na bluzie, albo z tyłu, na kurtce, i na tym jasnym, to jasne jest tutaj akurat w środku, tak, u mnie jest to w środku, jest przyklejone, czy to jest z czekolady, czy z czegoś innego i po prostu to się brudzi. Więc no, uważam, że ta stylizacja do wersji akurat tej jasnej tapicerki powinna być odpowiednia. Więc zabieramy się za wymianę pokrowców samochodowych w samochodzie Skoda Octavia Mark 1. Zaczynamy od ściągnięcia tych pokrowców. One są tutaj zamocowane od spodu na zaczepy. Się tutaj ściąga. Tutaj są tylne. Teraz ściągniemy górę, tego ściągniemy. Tak wygląda cały kolor tapicerki w samochodzie. Ją tutaj ściągniemy. Teraz tą tapicerkę, ona jest tutaj z tyłu przyklejana. Teraz to jest tak samo podczepione na tych zaczepach małych od spodu. Mi się wydaje to proste do wymienienia, do zmiany, ale jednak trochę jest ta rzecz. Którego wam wcześniej pokazywałem. Tu jest ten rzep. I teraz tak. Podwijamy tego do góry.
dumny z ludźmi. Tak. Mniej więcej pokazane, jak to zrobić. Oczywiście to jeszcze jest rewelacja, tylko trzeba to jeszcze naciągnąć trochę, ale to jest tak dla was. Te metki, które tu wstają, możemy oddać pod spód, żeby to nic nie wystawało. I tak wygląda. I to idzie jeszcze z góry ten zagłówek. Zagłówek. I się pokroję na te kuskie. Zagłówek. Dobieramy to. Tu jest to. Cyk. Tutaj sobie robimy, jak nam się podoba. Sobie tak na rzepa, żeby zapłacić sobie tak. One się wyprostują, te zagłówki, z tym wszystkim. I tak to wygląda. Ten model wygląda trochę jak WRS, ponieważ nim nie jest. I tutaj są jeszcze dodatkowo, można też dokupić dywaniki. To są dywaniki właśnie od Skody z logiem WRS. Ja takowe dokupiłem. Wyglądają one tak. To jest jasne obicie, też z tym logiem WRS. Ponieważ ta tapita to zmienia wszystko, a obicie jest tutaj troszeczkę w tym miejscu. Tu jest jasniej, tu jest ciemniej. Tak samo jest to jaśniej i ciemniej. Czasem można wymienić dywaniki na WRS z tym logiem. Są też dostępne ciemniejsze, takie jak te poprzednie. Z drugiej strony wyglądają tak. Można je zamontować bez żadnego zakręcania. Gotowe. To jest wersja Octavii 1, że musicie sprawdzić, czy one będą pasować wam do samochodu. Teraz tak będzie prezentować razem z tymi pokrowcami ala WRS. Skoda Octavia Mark 1. Jest ta jasna tapicerka. Jest ta jasna tapicerka z tymi jasnymi dywanikami. I do tego tutaj jest z zewnątrz, jest białe, tutaj jest czarne. Tak się to. I tutaj on powinien przejść. Tu złapiecie go. I go tutaj się przekłada. O, przez to oczko ma przejść. Pociągamy na dół. I gotowe. I tak z każdym teraz. Na zameczek, elegancko. I on jest założony. Jest zrobione, przygotowane
tyle w dzisiejszym poradniku na temat Skoda Octavii Mark 1. Jeśli Wam się spodobał filmik, wpiszcie tutaj na dole komentarze i subskrybujcie. Mówił do Was Max D890.